Mordzia! Mordzia! Nie ma lepszej rzeczy, nie ma mordzi lepszej rzeczy. Rowerek, Barcelona, kilolitowy rycin. Buenas noches dla Chupacabra, wariaty. Jadę do Roberta na Majorkę, wariaci, no. Bewsztyk zjemy dobry z ziemniakami. Wariaci, ale tu buja na tym składaczku. Ale była wycieczka. Ale zrobiłem to. Dojechałem. Zaraz to wszystko wyjaśnię. Parkuję rower. Się żarty skończyły. Zara będzie w pierwszym składzie. Ja właśnie już odjeżdżam z podstadionu Espanyolu. Koszulka w ogóle jest zakupiona. Marzenie spełnione, ale spotkało mnie jeszcze coś bardzo przyjemnego. Nie mogłem tego nagrać, ale wam opowiem. Babeczka pyta się mnie, skąd jestem. Ja mówię Poland, a ona mówi do mnie tak: it's not legal for me, but I show you something. Jestem, myślę, o co chodzi? Mówi tak: chodź, chodź, chodź. Idziemy po zakamarkach sklepu. Otwiera mi drzwiczkę, mówi: no picture, no picture. No picture, znaczy się no picture. Wchodzę, a tam się rozpościera cały stadion Espanyolu. Normalnie mnie babeczka wpuściła. Sikają teraz na murawę, szczyżą ją teraz. Coś niesamowitego, niestety nie mogłem zrobić zdjęcia, no bo tak mówię, no legal kurwa, ale klimacik nie zajebisty. Ja wam mówiłem w ogóle, że mecze Espanyolu też możecie oglądać na Kanał Plus? Możecie kurwa, wiecie gdzie jest link, na dole. Budzimy się kochani, dzień dobry skurwysyny. Dzisiaj Lewandowski, Robertinho, Robertinho la Lewandinho. Czekoladowy rogalik, cappuccino, a tam w oddali Camp Nou. Ty, zoomuję wam, ty, ale wariat. Normalnie wracam do vlogów, ty, na Instagramie. Patrz, co się dzieje. Camp Nou. Tam wujek będzie w rogu siedział. El Polaco w Barcelonie. Na krawężniku w dupce rogala. Szefie, nie masz 2 euro? Dorzucisz, kurwa, do kawy? Tu jakieś fontanny, z tyłu Koloseum. Louvre, Chipcie, Double Big Ben. Się, kurwa, dzieje w tej Barcelonie. Przed tobą jeszcze pół godziny spaceru. A co to jest? O, tam se pójdziemy. Za dziadziusiami. Tego hej. Dobrze to wygląda. I oczywiście symbolika, nigdy na skróty, zawsze po schodach. Właśnie tak. Oh yeah. Ale ziomuś mi robi klimat. Ja sam, i kurwa te tysiące ludzi wokół mnie, ale ja sam rozkminę na temat życia. Co dziś kurwa zimno robię? Zobaczcie, jesteście gotowi z takiej perspektywy zobaczyć Camp Nou, Spotify z Camp Nou. Hola. Hola, wpuszczaj na stadion Kulona. O tak. Stadion jeszcze pusty. Sorry, że się jąkam, ale no to już jest taki moment, że każdy by się chyba jąkał. Cóż mogę powiedzieć? No tutaj za chwilę tymi schodkami wybiegną piłkarze na rozgrzewkę. Może za dłuższą chwilę. Kadra z Raja już się pojawia. Tutaj dzwonią po taktyki. No nic, będę ile dam radę, to wam wyślę. Kurczę, no nie wiem co powiedzieć. Pablo Zabaleta za mną. Jest grubo. Sama śmietanka, gdzieś tam Janusz Walczuk, więc no... Creme de la creme. Thank you, man. Jest Janusz Walczuk, jest tutaj dziewczyny, chłopaki, no i się dzieje, no i się dzieje, naprawdę. Zobaczcie, Tomasz wsiąkała. Analizy, wszystko się dzieje. Kulon, wasz dziennikarz sportowy. Za mną oczywiście już rozstawiają się fotoreporterzy. Pierwsze zdjęcia, inscenizacje muzyczno-wizualne. Chłop z taczką, żeby wywieźć kurwa tych, co wiecie, lewandowskich pokona, nie? O góry, nie? Oczywiście żartuję. Tutaj hosteści. Karetka już wywozi jednego, nie? No są mi jaja ciężkie. Ale jak wam tutaj się podoba? Ja pierwszy? Zapraszam. Witam wszystkich oczywiście serdecznie i pozdrawiam wszystkich widzów. No jestem pierwszy raz w Barcelonie, nie jestem w ogóle podróżnikiem, więc jakiekolwiek opuszczanie mojej strefy komfortu jest dla mnie, no można powiedzieć, nie lada wyzwaniem. No jak wrażenia? Super. Pozwiedzałem sobie całe miasto, pojadłem dobrych potraw, ale co najważniejsze, chciałem się znaleźć tutaj i poczuć te emocje. No póki co czuję się jak takie dziecko w sklepie z zabawkami. Nawet nie kontroluję się dosłownie, co tu się dzieje. Nie wiem, no po prostu nie wiem jak to splecić słowa, żeby wyrazić to, co teraz czuję. No szykuję się za zabawę. I to, co tutaj się dzieje, to... Janusz, miałem też w trakcie lotu do Barcelony, także no, dla mnie jest to, powiedzmy, gdzieś tam od jakiegoś czasu codziennie. Proszę bardzo, wiatr mi tutaj troszkę przeszkadza. Ja może, na pewno wiatr, ciekawa anomalia pogodowa, ponieważ w Barcelonie bardzo rzadko pada deszcz, bardzo rzadko przychodzi burza. Oczywiście to sprawdziliśmy to oczywiście cały czas sobie na bieżąco. Prognoza pogody. Tak,
Tak jest. 22 dochodzi burza, przychodzi burza do Barcelony. Już delikatne pokropienia padają na nasze czoła. A mecz do 23? O 23? Do 23, więc na pewno będzie to jakieś przelotne opady. A pytanie, czym jest Polak w Barcelonie, na pewno zaznacza to nasze miejsce na futbolowej mapie, tak? Jesteśmy bardziej wyraźni. No Robert od dawna prosperował do wielkiego klubu. Ja do dzisiaj nawet nie dowierzam, że Robert gra w tej Barcelonie. Jest to dla mnie jako kibica za dzieciaka, już mam niestety 30 lat. Jest to niedowierzanie, że Polak jest w Barcelonie i jest znaczącą postacią. Pańscy piłkarze zazwyczaj są przystosowani do takich no, warunków. Słoneczko, sucha murawa. Tutaj jak troszkę popada, popatrz mi trochę. Już jest murawa zraszana. Tak, jest zraszana, ale to nie... To widać, że ten klub pod Roberta wszystko. Tak, jest, to wszystko jest pod Roberta, no niesamowite emocje nas czekają. Lewy może tutaj stać się takim idolem, nie największą gwiazdą, ale takim idolem mentalnym, bo jednak w Bayernie mentalnie nie był w tym klubie tak mocno jak Messi w Barcelonie. Myślicie, że tutaj może się to zmienić, że ta atmosfera Barcelony bardziej mu się udzieli? Jest duża możliwość, przepraszam, że tak stargnę. Proszę, jest duża możliwość, ponieważ jego wiek, tak, dokonania i młodzi piłkarze, którzy go otaczają, tak, czy Gabi, czy Pedri, dość młodzi, oni już czują, że to jest autorytet, więc chyba naturalnie to przyjdzie, że to będzie taki papcio, który ja wam pokażę, co będziemy robić, chłopaki. My tu zrobimy Barcelonę. Mam nadzieję, że dzisiaj też doznam jeszcze lepszych emocji. Może hat-trick Roberta, postawiłem dwie bańki, dwie stówki, więc może wejdzie, może się zwróci cały wyjazd. Ci kryńca! Robert! Roberci! A, to nie Robert, bramkarze. Zobaczcie, jaki dywanik, to jest płaściutko jak skurwysyn. Robi wrażenie. O, ci kryńca, to jest Robert Lewandowski! To jest Robert Lewandowski, najlepszy piłkarz na świecie. Neula, brawo! Na Roberta gra! Na Roberta! Prosto z Barcelony dolecieliśmy do Monachium na 1,5 godziny posmakować kiełbasy szwarcwalskiej, następnie z Monachium do Warszawy, a z Warszawy już autkiem do Krakowa. No to malutka recenzja tej Barcelony po 24 godzinach pobytu i na pewno klimacik, rzekłbym tropikalny, non-stop 30 stopni nawet w nocy. Duża wilgoć, sprzyja to takiej fitness turystyce, jak ktoś chciałby się szybko odchudzić, lubi spacerować, dużo pić wody i mało jeść, to Barcelona chyba idealnie wpasowuje się w tą charakterystykę, albo po prostu ja tak mam. Bo naprawdę, dzisiaj jestem tylko jajeczniczkę i tą drożdżóweczkę, a zapierdalam już po tej Barcelonie wszędzie. Duży plus, że nie masz tylu turystów, a zawsze myślałem, że Barcelona to jest taka kolebka turystyki, a może to się tak po prostu tak rozkłada na całe to miasto, albo wybieram fajny czas i miejsca, czy nie trafiam na te tłumy. No na pewno piękne kobiety, piękni mężczyźni, piękni ludzie w ogóle wokoło. Jedzonko naprawdę jest spoko, dużo knajpek, no ale jak wcześniej wspomniałem, nie chcę się zbytnio jeść. No i na początku uderzył mnie, wiecie, ja jestem taki wrażliwy, mam duży nos, więc więcej czuję, ale na początku uderzył mnie taki, wczoraj taki zapach, że wszędzie czułem nawet jakąś pierda, rybę albo kubkę, ale dzisiaj się chyba przyzwyczaiłem, albo byłem w takim miejscu, gdzie tak pachniało. Dajcie w ogóle znać, czy też tak mieliście. No i nie jest drogo. Da się przeżyć. W sumie to tylko kupujesz po 1 euro wodę i ją sączysz cały czas, więc git. Dajcie znaka, a ja potem wam pokażę Camp Nou i może Roberta Lewandowskiego.